Even now my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people, and so long as men die, Will never the people. Power to the people. Witam Was w kolejnej odsłonie trójdzielni, najbardziej lewicowego, postępowego podcastu politycznego w Polsce, nie wiem, w na Europie. świecie. Słowa prawdy. Słowa prawdy. W Układzie Słonecznym na naszej Ziemi, na pewno. Galaktyce Drogi Mlecznej, i w Alternatywnych. Niezwykle jesteśmy w Galaktyce. Drogi mlecznej. My jesteśmy w drodze mlecznej. Jezu, droga tak, ja... To jest droga mleczna sąsiadująca z Andromedą. Mamy się z nią zderzyć z Andromedą. Tak, za... Z 2 I witają Was ponownie. Są z Wami dzisiaj Michał Piękoś, Anka Górska i Jędrze Bładalczyk. Będziemy dzisiaj rozmawiali m.in. o śmiercionośnym projekcie zakazującym aborcję, ale najpierw dawka newsów lewicowych ze świata. Dzisiaj przypada rocznica katastrofy Smoleńskiej. Jeżeli wiem, że chciałeś coś powiedzieć na ten temat? Chciałem tylko powiedzieć, abstrahując od tragicznej rocznicy, bo oczywiście to, to, to była tragedia. I, I traumatyczna sprawa dla wielu Polek i Polaków. Natomiast dzisiaj w Warszawie odbyły się uroczystości, jednak chyba troszkę łamiące zasady, które władza sama sobie i nam narzuciła. No, nie do końca było to wszystko zgodne z przepisami, była tam, mówiąc krótko, grupka. Przedstawicieli władzy aparatu partyjnego, partii rządzącej z prezesem na czele, nie zachowująca względów bezpieczeństwa, bez masek, bez rękawiczek, tak bardzo blisko siebie, więc dzisiaj wrzuciłem nawet na swoje social, social media słynny cytat Orwella, że są zwierzątka równe i równiejsze. A ja chciałam tylko dodać, że odbywa się to wszystko w czasie, w którym przeciętny obywatel i przeciętna obywatelka nie mogą na przykład pójść na cmentarz i zapalić lampki dla swoich bliskich, nie mogą urządzić normalnego pogrzebu, spotkać się wokół osób bliskich, osoby zmarłej, żeby się pocieszyć, co jest naprawdę potrzebne w całym tym procesie odchodzenia, a tymczasem są wybrani. Ale nie tylko w tej dziedzinie są wybrani. No są wybrani niestety też w ogóle rocznice katastrofy smoleńskiej uwalniają w naszym narodzie, myślę, najgorsze demony. Jest to na maksa przykre, że te rocznice tak źle nam się kojarzą, że jedna z frakcji politycznych przywłaszczyła sobie te rocznice. Ale ja chciałbym dzisiaj posmieniać trochę Izabelę Jerugą Nowacką, która była inspiracją dla wielu z nas po lewej stronie. Była naprawdę zajebistym głosem, takiej nowoczesnej, feministycznej, antysystemowej lewicy w czasach, kiedy to nie było takie łatwe. No i w ogóle myślę, że ważne, żebyśmy o niej mówili, dlatego, bo w Polsce kobiety mają w ogóle tendencję do znikania z pamięci publicznej, szczególnie w polityce mają tendencję do znikania z podręczników historii. I taka anegdota, że w 2017 roku, kiedy rząd PiS oddał tablicę upamiętniającą ofiary katastrofy, które pracowały w kancelarii premiera, obok nazwisk mężczyzn, ministrów, a tam oczywiście zapomniano... Wstawić nazwisko wicepremierki Jarugi Nowackiej. Dlatego tak ważne jest, abyśmy pamiętali to, szczególnie dzisiaj w tą okrągłą dziesiątą rocznicę. Naprawdę ona zapisała się na kartach progresywnej lewicy jako polityczka, bardzo odważna, nie bojąca się iść naprzeciw temu, co wszyscy inni mówili jej i była w pewnym sensie takim ucieleśnieniem politycznej odwagi. Miała też chyba najciekawszą definicję tego, czym jest lewica. To słynne zdanie, że lewica musi zawsze stać po stronie mrówek, a nie mrówkojada. I taka jest jej rola. No a propos się tego mrówkojada, no to nie wiem czy rząd to zauważył, ale przez pandemię dochodzi do naprawdę olbrzymich tragedii na ogromną skalę. Miliony ludzi straciły lub stracą na moment pracę. A tymczasem rząd uruchamia program VIP. Plus. Nie wiem, czy o nim słyszeliście, tak, ale jak wynika z nowego rozporządzenia premiera, żony, mężowie oraz dzieci najważniejszych osób w państwie otrzymają natychmiastową opiekę medyczną. Także nasi rządzący, widać, opiekują się w tej chwili przede wszystkim sami sobą. Specjalna kasta. No cóż. Co, 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 co można powiedzieć? No? A to rozumiem, w publicznych szpitalach dostaną te miejsca. Nie, 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 nie mają abonamentów. Czy wykupili im premium pakiet lux, <grym> premium lux? Plus, plus. A podwójna na kartę? te, te luxmetowskie, chyba nie wiem. Nie wiem, czy nie czy Nie wiem, czy one są nie. otwarte. W każdym razie no, to nie jest nic nowego, że władza próbuje się zabezpieczyć. To nie jest nic nowego, że bogaci ludzie dbają w pierwszej kolejności o siebie i budują sobie teraz schrony na przetrwanie tego wszystkiego. Budują sobie schrony na przyszłą, zbliżającą się, właściwie już stojącą w naszych drzwiach katastrofę klimatyczną. No to, to są rzeczy takie, o których Lewica mówi od dłuższego czasu. Nikt nas nie słucha. Dlaczego? Nie słuchają nas, aczkolwiek teraz być może nas usłyszą, i taka wiadomość dla wszystkich haderowiczów tego świata jak podaje gazeta wyborcza. Prywatne karetki nie chcą jeździć po pacjentów, którzy są zakażeni koronawirusem. Wynika to z tego, że jest to dla nich nieopłacalne ekonomicznie, ponieważ taką karetkę trzeba odkazić później. Chcą umyć Czaję takiej umyć. osobie zarażonej. W związku z tym, jeżeli masz jakieś tam ubezpieczenie Gold Premium, Plus, Plus, uh, plus Double Swing, da, 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 dajomot, <grym> Cherry on Top i zamówisz sobie taki. Ambulans prywatny, on podejdzie po, po, do ciebie pod dom, powiesz, że, że czujesz się lekko przeziębiony, to oni na dobrą sprawę w tym momencie znikną i jest bliskiem, który co? po Ciebie przyjedzie. Wiecie, wiecie że ja miałam taką sytuację? Ja kiedyś miałam taką sytuację, że dostałam skierowanie do endokrynologa, i tak się złożyło, że w prywatnej klinice, która też realizowała jakąś część swoich usług, z, m, zapisano mnie na poradę w ramach właśnie NFZ-u. I na wizycie lekarz zapytał mnie wprost. Ale jak to się stało, że panią do mnie zapisali? Przecież pani ma skierowanie od lekarza, przecież pani jest na NFZ, a nie prywatnie. Ja mówię, no tak, no zarejestrowała mnie w rejestracji pani na tą wizytę dzisiaj. Nie, 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 proszę wyjść. Jezus. Authentic. Autentyk, authentic, słuchajcie. No, e, Podobna sytuacja niedawno wydarzyła się w jednym z medowskich szpitali we Wrocławiu, gdzie też obywatel Włoch, który miał wykupione ubezpieczenie, przyszedł do tego szpitala i powiedział, że chciałby zostać zbadany, bo się źle czuje. E, jak tylko zobaczyły go pielęgniarki, on został natychmiast z tego szpitala wyproszony. E, pracownicy e, zadzwonili po publiczny ambulans, który odwiózł go do najbliższego państwowego szpitala. Także to się zdarza. Mm -hmm. cały Kapitalizacja czas. zysków, <gry> uspołecznianie strat. Ja w którym z ostatnich odcinków wspominałam o tym, że strasznie ucichły pewne tematy, które wcześniej były dosyć głośne. Na przykład kwestia Bliskiego Wschodu całkowicie zniknęła z mediów. A tam też chorują ludzie i tam też pandemia zbiera swoje okro, okropne żniwo. I jednym z tych krajów, który zwrócił się w tej chwili o pomoc do Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest Iran. Iran nie ma zasobów, żeby leczyć ludzi. Stwierdzono tam już do tej pory 4000 zgonów samych wśród zakażonych. I kto oczywiście chce protestować przeciwko udzieleniu tej pomocy Iranowi? Donald Trump i Stany Zjednoczone Ameryki. Can you believe jestem a politician? Bing bing. I love it. I love it. I'm sitting there tweeting. Bing bing bing. You press a button, bing bing. They all hand you checks bing 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 bing. We had our beautiful Marine standing there bing 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 bing. Które nie tylko są odpowiedzialne za całą sytuację, która dzieje się w, i w Iranie, i na Bliskim Wschodzie, to oni doprowadzili do tego, że, te, e, że tam nie ma demokracji, że tam nie ma nakładów na ochronę zdrowia, że ludzie żyją pod rządami no, tyranów. E, to wynika ten nacjonalizm muzułmański Bliskiego Wschodu, on wynika wprost z tego, co robili tak zwani biali ludzie zachodu przez dziesięciolecia w tamtym regionie. I dzisiaj Donald Trump, który jeszcze kilka, dwa miesiące temu bodajże, kiedy strzelał do irańskiego generała, mówił, że zrobił to przecież dla ludzi, dla mieszkanek i mieszkańców Iranu. Dzisiaj tym mieszkankom i mieszkańcom Iranu chce odmówić pomocy chyba w myśl zasady, że jak pozbędzie się tych ludzi, to pozbędzie się problemu. No to jest dyplomacja w stylu real polityk. Dokładnie tak samo jest z Wenezuelą tam również były takie propozycje, że może te sankcje trochę obniżyć, bo jak wiemy Wenezuela jest w dramatycznej sytuacji, ten spadek PKB będzie większy niż gdziekolwiek indziej, to się na pewno na nich odbije srogo, a już gorzej być nie może, więc zamiast też iść w taką humanitarną stronę, żeby może tam dać kawałek palca, tak, może jakiś wstęp do, do, do rozmów, czy jakiegoś innego rodzaju dyplomacji, to mówi się o tym, że sankcje będą zaostrzone, a do dnia dzisiejszego z powodu koronawirusa na świecie zginęło około 98 tysięcy ludzi. Dla porównania, sam konflikt zbrojny w Jemenie, który trwa od paru lat, na tle jego zginęło już ponad 100 tysięcy osób. Także to pokazuje, że jesteśmy w stanie działać jesteśmy skuteczni, jeżeli chodzi o życie białych ludzi w Europie czy na Zachodzie. I świat pokazuje po raz kolejny świat zachodu, że jeżeli chodzi z kolei o życie ludzi w jakichś tam obcych krajach, które wydają nam się przynajmniej oddalone, to po prostu mamy to totalnie olane. Ale to jest ciekawe spostrzeżenie, bo jeżeli spojrzymy na ofiary na przykład malarii, to są ogromne liczby innych chorób, głodu. Efekty no, słabej sytuacji ekonomicznej wielu krajów, no to te tragedie przecież dzieją się codziennie od lat, od dziesięcioleci. Media zachodnie raczej się nie zajmują takimi sprawami, tak samo jak nie zajmują się wojną w Jemenie, bo to jest dla nich temat i niewygodny, i nieciekawy, i gdzieś tam daleko. Więc to też pokazuje troszkę, jak bardzo, jak o wiele mocniej interesujemy się wszyscy sprawami, kiedy dotyczą one nas bezpośrednio, naszego kręgu zachodu czy kręgu kulturowego. Co jest no, dosyć smutne, tak naprawdę, bo ogromne tragedie dzieją się w Indiach, w Afryce, w Azji i przecież pandemie nie zdarzają, czy epidemie nie, nie, nie zaczęły się od koronawirusa. Jesteśmy, tak trochę, wydaje mi się, kodowani przez mainstreamowe media, żeby czuć empatię względem naszego sąsiedztwa, względem ludzi, którzy wyglądają tak jak my, którzy mówią w podobnych językach. A jeżeli chodzi o te takie odległe krainy, to jesteśmy jakby tak pro programowani przez media mainstreamowe, że to jest coś, co nas nie dotyczy, że to One jest się coś, po co się nie zajmują, też. gdzieś daleko, tak Oni jest. nie mówią, nie mówią, ponieważ żeby mówić o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Żeby mówić o tym, co się dzieje, nie wiem, w Azji, w Afryce, trzeba mieć jakąś wiedzę na ten temat. Ja już kilkakrotnie mówiłam o tym, że media dzisiaj niestety nie reprezentują jakiegoś super wysokiego poziomu, jeśli chodzi o dostarczanie nam wiedzy i posiadanie tej wiedzy. To są tematy trudne, trzeba się na tym znać, trzeba się interesować, czytać, nie wiem, rozmawiać z ludźmi, bywać, dyskutować, a na to potrzeba zasobów a lepiej te zasoby wydać na klika klikające yy, świetnie nagłówki. Tak, jest, aczkolwiek jeden temat, który się przebił teraz, szczególnie w, po tej lewej stronie mediów, no to jest sprawa wycofania się z wyścigu o fotel prezydencki Berniego Sandersa. Wiem, więcej, że coś przygotowałeś na tak. ten temat. Chciałem trochę o tym powiedzieć, ale nawiązując do tego, Anka, co powiedziałaś, faktycznie ignorancja jest silna nawet w tematach wydawałoby się mocno mainstreamowych, jak wybory czy prawe w Stanach Zjednoczonych. Tomasz List ostatnio nazwał Berniego Sandersa zarazą. Nawet chyba wczoraj i na swoim sklepie. A to był Tomasz Lis? Nie, redaktor Tomasz Lis, ale jakby przekaz jest podobny i mentalność też. Tak więc no, to też jest jakiś przejaw ignorancji niesamowitej, żeby tak mówić o Bernie Sandersie. Bernie Sanders, tak, wycofał się, zawiesił kampanię w zasadzie, ale de facto wycofał się z tych wyborów. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że może być kandydatem na prezydenta z ramienia Partii Demokratycznej, demokratyczny socjalista, wieloletni kongresmen, senator, burmistrz małego miasteczka Ballington w latach 80., gdzie wygrał kilkoma głosami. i Wbrew tym wszystkim atakom, które od dekad właściwie są przeciwko niemu wystosowywane, no był bardzo zawsze rozsądnym i pragmatycznym politykiem, kiedy, kiedy miał coś do powiedzenia, ale też trzymającym się bardzo mocno i konsekwentnie swoich zasad. I właściwie to kluje jego filozofii można by w największym uproszczeniu sprowadzić do dwóch tez. Bezpłatna, powszechna służba zdrowia dla wszystkich Amerykanów, a wiemy, że jeszcze dziesiątki milionów ludzi nie mają dostępu do opieki medycznej i opodatkowanie, uczciwe opodatkowanie klasy, jaką to nazywa, miliarderów. I darmowe studia też były jego Oczywiście, też. Anulowanie kredytów studenckich. Tak. Generalnie tak. wprowadzenie czegoś na kształt takiego europejskiego, dosyć umiarkowanego welfare state, co oczywiście wywołało niesamowite oburzenie. Komunizm! Bo, tak, komunizm. Oczywiście Największe niestety oburzenie również samej Partii Demokratycznej, gdzie ten argument o, o komunizmie, socjalizmie i tak dalej był powtarzany w kółko. Ja tylko chcę powiedzieć jeszcze, jaka jest spuścizna zna Sandersa, bo on w wieku 79 lat pewnie już kończy trochę swoją karierę polityczną. Joe Biden będzie kandydatem Partii Demokratycznej. Joe Biden, przepraszam, jest młodszy? Nie, Joe Biden jest młodszy o rok. Uuu, jest też wróżam. w ewidentnie gorszej formie zdrowotnej, ale już to nie chciałbym wchodzić. Z puścizną, wydaje mi się, by niego Sandersa i z tego należałoby wyciągać też wnioski, jest przywrócenie dyskusji o polityce klasowej, moim zdaniem. To znaczy, on się takiego języka nie bał, on się nie bał e, mówić o klasach, o grupach społecznych, o no, tym, są miliarderzy. On class w swojej tak, kampanii, w tak, przekazie. on używa przekazu working class, on używa przekazu the establishment e, i też on... E, Popchnął oczywiście partię demokratyczną w lewą stronę, ale właśnie dzięki temu, że przywrócił. Do dyskusji kwestie ekonomiczne. Przedtem Partia Demokratyczna, przez lata, przez dziesięciolecia, no jednak była bardziej skupiona troszkę na polityce, może trochę bardziej tożsamościowej. Berni tutaj się nie musi tłumaczyć. W latach osiemdziesiątych, jako jeden z pierwszych polityków po lewej stronie, popierał postulaty LGBT, zawsze popierał feministyczne postulaty, zawsze był za prawem do aborcji. Tak więc spokojnie mógł się skupić na ekonomii. Skupił się na ekonomii i wydaje się, że stworzył pewien ruch, i, i to może być inspiracja. To, to może być podpowiedzią, gdzie lewica powinna szukać klucza do, do no, zwycięstwa chyba. Partia demokratyczna wydaje się partią totalnego establishmentu korporacyjnego, politycznego, i ta partia nie po raz pierwszy pokazuje stosunek do idei demokratycznego socjalizmu, socjaldemokracji, i ten stosunek jest wrogi na maksa. Oni byli w stosunku do Berniego Sandersa i jego kampanii totalnie bezwzględni. Pokazali, że są w stanie uciec się do najgorszych metod, do kłamania, i przeprowadzili na dobrą sprawę w stosunku do niego taką totalną kampanię hejtu. I to, co widzieliśmy ze strony MSN, CNN i tych ich tak zwanych ekspertów, pokazuje, że. Miejsce demokratycznych socjalistów być może jest gdzie indziej. I widzę, że teraz pojawiają się coraz częściej takie opinie, że być może ten progresywny ruch powinien zamienić się w partię polityczną w Stanach Zjednoczonych. Ale ja też, jeśli mówimy o partii demokratycznej i jej skręcie na lewo, to jeszcze chciałam tutaj przywołać drugą postać w trakcie, która brała udział w tej. Pra wyborach demokratów, to jest Elizabeth Warren. Ona cztery lata wcześniej też nie poparła Berniego, poparła Hillary Clinton, co jeszcze było w jakiś sposób zrozumiałe, że popieram kobietę. Ja też zresztą popierałam Hillary, bo chciałam, żeby w końcu prezydentką USA była kobieta. Ale czemu teraz nie oddała Berniego tego poparcia? i Jaki ona ma z nim problem? Nie wiem. Szkoda, bo być może to by Berniemu też pomogło w, dalszej, w dalszym wyścigu a tak po prostu jakby trochę moim zdaniem odebrało mu szansę. Anka, nawet jednak... ci się wtrącę tutaj, bo pomogłoby bardzo na co zresztą nawet sam Donald Trump na jakiejś konferencji prasowej freestylował na ten temat i miał rację tutaj. Gdyby Elizabeth Warren wycofała się przed super Superwtorkiem i poparła Berniego... Inaczej mogłoby no, się to popatrzeć. znowu Albo jest Aleksandra Ocasio-Cortez. AOC, również. która też szykuje się. Wiem, że bardzo dużo osób namawia ją na to kandydowanie. Mówi o sobie, że jest socjalistką. Ja uwielbiam jej to, jak ona odpytuje po prostu możnych amerykańskich z różnych ważnych rzeczy w kongresie. To jest wspaniałe, co ona robi. No, ja jej bardzo kibicuję. Jest młodziutka, więc nie wiem, bo jakoś tak Stany Zjednoczone, bo chyba jedynym wyjątkiem będzie stana, mają naprawdę jakąś taką tradycję wy wybierania młody. bardzo starych tak, osób. Tak, ale ten. rzeczywiście okazja jest najmłodsza. Chociaż nie stawiałbym na to, że będzie tworzyć coś sama, ona całkiem pragmatycznie współpracuje z tym establishmentem partii demokratycznej. To jest taka. A była w do Berniego. Tak, była zdecydowanie była, była występowała na jego wiecach. No też też postaci, która. Prowadziła ją do polityki, także ona też Bernie mu dużo zawdzięcza, i widać, że ona faktycznie kontynuuje i jakby rozbudowuje ten ruch, który Bernie zaczął. No wiadomo, ta kampania zmobilizowała niesamowitą ilość osób, które wcześniej nie miały nic wspólnego z polityką, no i sprawiły, że. Chyba po raz pierwszy od stu lat słowo socjalizm stało się takim dosyć sexy słowem w Stanach Zjednoczonych. I nie trafi się teraz... przez to do więzienia. <laughs> FBI. Żaden McCarthy nie będzie ciebie tam ścigał, ani żadni panowie z baseballami. Także można być socjalistą, jest to e, bardzo sexy, można sobie nawet na Tinderze napisać. To, po prostu, to jest wielka szkoda jednak, co się stało ze Stanami, bo jeszcze 50 lat temu... Sporo też o tym czytałem, no, to, to jest bardzo ciekawe. Jeszcze w latach 60. to naprawdę był dosyć progresywny kraj, jeżeli chodzi o, o tą sferę społeczną, ekonomiczną. No, to, to spuścizna z Welta to, był, to było coś nie do ruszenia, a jednak no, zostało to ruszone i, i to zmieniło cały świat. Ja chciałem powiedzieć, że New Deal w ogóle był taką inspiracją nie tylko dla całego pokolenia lewicowych demokratów, ale także dla socjaldemokratów u nas w Europie. I wiele partii skandynawskich brało przykład z tego, co właśnie demokraci robili w Stanach Zjednoczonych. No to się bardzo szybko od, od, odwróciło. Było paru takich neoliberalnych, takich jastrzębi, takich radykałów wewnątrz partii demokratycznej, którzy to zwalczali u środka. Jedną z takich osób był właśnie Joe Biden, niestety. Tak jest. więcej niż cleverness, we need kindness and gentleness. Lost. Tymczasem w naszym kraju rząd gotował nam parę wrzutek ustawowych, parę projektów. Anka, co, co tutaj tej się dzieje, powiedz nam? Hańba. Hańba. Nie. Dzieją się bardzo złe rzeczy z racji tego, że już po świętach 15 i 16 kwietnia na najbliższym posiedzeniu Sejmu pod obrady wchodzą bodajże 3 czy nawet cztery ustawy, które są co prawda no, projektami obywatelskimi i tutaj wiele osób mówi, że tak, bo to już jest ten termin, kiedy te ustawy muszą wejść. Ja oczywiście mam trochę inne zdanie na ten temat, później może je wyrażę dosadniej, do ale jedną z tych ustaw, jest tam ustawa powiedzmy 447, tak w skrócie nazwana, czyli taka ustawa, która ma powstrzymać odzyskiwanie mienia przez tych strasznych Żydów z Ameryki. Jest tam ustawa, którą która. Jest tak, to jest antysemicka. To jest antysemicka, ustawa Żydowskie organizacje opowiedziały się jednoznacznie, że to jest po prostu ustawa, która ma na celu targetowanie Żydów. Tak. Jest ustawa, którą zgłaszają jakieś tam środowiska łowieckie odnośnie tego, żeby dzieci mogły brać udział w polowaniach? I projekt, który teraz zgłosiła Kaja Godek i która będzie go przedstawiała w Sejmie, usuwa przesłankę dotyczącą ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu. Czyli będzie on skazywał kobiety na to, że będą musiały rodzić dzieci, które nie będą miały szansy przeżycia. To się odbywa naprawdę, to są potężne ludzkie dramaty. Wiem coś o tym, sama też byłam w takiej sytuacji i trafiłam na dobry szpital i dobrą lekarkę, która po prostu podjęła decyzję. Podjęła decyzję wspólnie ze mną o tym, że trzeba tę ciążę przerwać. I powiem szczerze, że to była bardzo dobra decyzja, bo tylko dzięki temu ja dzisiaj jestem matką. Bo gdyby ta ciąża była utrzymywana, to prawdopodobnie już nigdy nie mogłabym e, być w ciąży i urodzić zdrowych dzieci. Wasza katolickiego, Uniwersytetu Lubelskiego. Szanuję religię, ale nie szanuję wpieprzania się w cudze życie. Znaczy ja myślę, że po wejściu tej ustawy w życie żaden lekarz nigdy nie podejmie już decyzji o usunięciu jakiejkolwiek ciąży. To znaczy, tam będzie, To już w tej chwili się dzieje, że nawet jeżeli życie kobiety jest zagrożone, to lekarze odmawiają, tak? stawiając na, jako pierwszeństwo dobrostan tego płodu niż życie powiem ci, kobiety. czego ja się obawiam. Ja się obawiam tego, że w efekcie szpitale polskie zamienią się w takie miejsca, gdzie po prostu będą kobiety zabijane i gdzie lekarze, pomimo tego, że, że będzie zagrażała im utrata życia, nie będą tych aborcji dokonywali. No, i tego typu sytuacja była w Irlandii. Tam po prostu szpitale były miejscami, gdzie kobiety zabijano. Jest słynny przykład Sawiti Halapanawar, obywatelki Indii, która, będąc w ciąży, akurat podczas pobytu, dostała bólu brzucha. No, i pojechała do szpitala, i okazało się, że ma komplikacje, i jej stan się bardzo szybko pogorszył. No i pomimo tego, że lekarze wiedzieli, że aborcja może uratować jej życie, prawo irlandzkie, a co dokładniej konstytucja irlandzka, którą już od tego czasu zmieniono, nie dopuszczała możliwości. Aborcji, tej aborcji nie dokonano, i w rezultacie tą kobietę zabili po prostu. I ona była takim najgłośniejszym przypadkiem, bo akurat była osobą, która się trochę przypadkiem znalazła wtedy akurat w Irlandii, ale było, była masa kobiet wcześniej, które po prostu lądowały w szpitalach i tam poprzez brak aborcji były po prostu przez ten system zabijane. Co ciekawe, ta sprawa w Indiach w ogóle doprowadziła do skandalu dyplomatycznego między Irlandią a Indiami. Tam się włączy to m.in. Rzecznik Praw Człowieka przy ONZ-cie. Indie cały czas zastanawiają się, czy nie pozwać rządu Irlandii do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze za to, że dopuścili do śmierci tej osoby i zrobili to w sposób totalnie świadomy. I ja się zastanawiam właśnie, Anka, czy nie będzie podobnej sytuacji w Polsce, że po prostu kobiety będą Trafiały w stanie ciężkim, bardzo ciężkim, do, do szpitali. Lekarz powiedzą: Nie, nie można zrobić aborcji. A w momencie, jak jesteś już w tym systemie państwowym, jesteś na oddziale intensywnej terapii, to nie możesz sobie powiedzieć: Sorry, nie zgadzam się z Waszym ustawodawstwem, tak. weźcie mi taksówkę, jadę do Niemiec. Nie, mm -hmm. szpital Ciebie już nie wypisze. Musisz po prostu tam być, i lekarze będą podejmowali decyzję o tym, co się stanie z Twoim życiem. Hipokryzja prawicy związana z tym projektem jest. Po prostu nie do pojęcia. Już ja nie będę się znęcać nad bestialstwem tych założeń, bo, one, bo to jest bestialstwo i, i to jest próba zniewolenia kobiet i to jest cofnięcie nas o 100 lat. Bardziej Jeszcze bardziej chyba mnie boli, chociaż oczywiście to pierwsze jest straszne, ten absolutny brak logiki i hipokryzja po stronie prawicy. Oni mówią, że mają na uwadze dobro dzieci, tak? Oni walczą o życie. Tymczasem w krajach, gdzie dostęp do aborcji jest legalny, gdzie aborcja jest dostępna, jest mniej aborcji niż w tych krajach, gdzie ona jest zakazana. Czyli w Europie jest mniej aborcji niż w Ameryce Południowej w przeliczeniu. Bo bardzo często w tych krajach, w których jest legalna aborcja, jest też co? Edukacja Opieka. seksualna tak. i dostęp do antykoncepcji. I nie ma sytuacji takich, że kobieta. Na przykład, dziewczyna nie wie, że może zajść w ciąży, a kobiety no i nie stać kobiety czy dziewczyny na antykoncepcję, albo nie wie, że może i w jaki sposób jej użyć. Więc jakby to są rzeczy, które są totalnie ze sobą powiązane. Zresztą. Tam jest też projekt pod te obrady, który ma zakazać edukacji seksualnej no właśnie, w ogóle jakiejkolwiek. Że prawica postra, jest więc... też przeciwko edukacji seksualnej, jednocześnie, bo gdyby była przeciwko aborcji, a za edukacją seksualną, przynajmniej byłaby jakaś logika, z którą możemy się nie zgadzać, ale byłaby jakaś logika, być może. Prawica jest ochrona, przeciwko wiedzy, ochrona sprawę. życia według nich, tak? Co, co więcej. Ee... To nie jest tak naprawdę zakaz aborcji dla wszystkich. To jest zakaz aborcji dla osób, których nie stać na to, żeby pojechać sobie do innego kraju i zrobić sobie aborcję. W Słowacji czy w Czechach, czy w jakimkolwiek innym kraju. Więc to jest znów kwestia ekonomiczna, tak naprawdę, bo dotknie tylko te kobiety, które nie mają wiedzy, nie mają pieniędzy, nie mają możliwości, żeby pojechać i wykonać ten zabieg w kraju, gdzie są. Nie jest to mają legalne. pieniędzy na zabieg, ale nie mają też pieniędzy, żeby potem. Żyć z niepełnosprawnym dzieckiem. O i to jest temat, to, na którego to chciałem przejść. Ale jeszcze taka ciekawa anegdota, jeśli chodzi o tą nomenklaturę słowną, której używa prawica. Kaja Godek nazywa siebie i mnie to zawsze bawi obrończynią życia. I ona, jako obrończyni życia, ostatnio apelowała do tego, aby w pełni otworzyć kościoły, żeby ludzie tam mogli masowo się gromadzić podczas epidemii i modlić. Oczywiście jest to zupełnie cyniczne, bo nawet taka osoba jak ona wie doskonale, że skończyłoby to się śmiercią wielu osób, więc to jest tutaj takie dosyć ironiczne, że z jednej strony nazywa się obrończynią życia, a z drugiej strony pokazuje że życie ludzkie jest i na dobrą sprawę obojętne. No to ładnie podsumowałeś, dlatego, że ci ludzie są nihiliści i po prostu tacy no, bankruci moralni, tak? Ich moralność jest tylko na użytek ich dobrego samopoczucia własnego, tak? Chodzi o, o ego, chodzi o jakiś narcyzm. Nie wiem o co chodzi, to jest, to jest dosyć skomplikowane, jak ideologia, taka skrajnie prawicowa, rzutuje na postrzeganie świata, ale na pewno nie ma w tym konsekwencji, nie ma w tym logiki. Ale ja chciałem powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Kajak Godek w jednej ze swoich ich wypowiedzi, yy, które niby mają być argumentem na rzecz tego jej projektu yy, wskazuje na to, że przecież jest opieka społeczna, potem jak jest dziecko niepełnosprawne to się państwo nim zajmie i tak dalej i tak dalej. Czyżby? Czyżby była opieka społeczna? Czyżby była cała infrastruktura? Słuchajcie, to wygląda tak. Osoba która ma niepełnosprawne dziecko, taka rodzina, dostaje zasiłek pielęgnacyjny, tak? Dostaje, może wystąpić zasiłek pielęgnacyjny. który wynosi ile? 215 zł. Już 215 wow. Tak, podwyższyli. 215 zł. Co więcej, jeżeli 7 taka lat osoba. temu wynosił 170 tak. zł, więc tylko chciałam pokazać skalę tej rośnie, podwyżki. rośnie bardzo mocno. Tak, więc na 215 zł co można kupić? Kilka pieluch. Świadczenie pielęgnacyjne natomiast przysługuje osobie, która rezygnuje z pracy, żeby opiekować się, tak? Dobrze, dobrze Anka, żeby się opiekować takim. Niepełnosprawnym dzieckiem i ono wynosi teraz aktualnie 1830 zł. Podwyższyli w tym roku. O 300 zł tak. podwyższyli w ciągu siedmiu miesięcy. Oszalająca hmm. również kwota. 1830 zł też zważmy 300, na 400. to. Tak. dziecko niepełnosprawne to często wymaga większych nakładów finansowych. To nie jest tak, że, 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 że to jest taka sama sytuacja, jak, jak, jak w innej, jak z dzieckiem, które nie jest chore. Program za życiem. słyszeliście o tym? Program za Tak, życiem. daje 4000 zł kobiecie, która urodzi dziecko, które ma orzeczoną niepełnosprawność w okresie prenatalnym i to jest jednorazowe świadczenie, które ma nie wiem, tak. uzdrowić to dziecko. Nie no, wiem. Może kupi ktoś sobie Wyleciec jakiś używany łóżek, tak. No i oczywiście opieka wytchniowa. Opieka wytnieniowa, doskonały program, tylko że obowiązuje 14 dni w roku i trzeba za niego płacić. Za to, żeby ktoś nam pomógł po prostu zaopiekować się dzieckiem. Nic się nie zmieniło. Kolejki są coraz dłuższe, nie dzieje się nic. Nie ma żadnej ochrony życia w tym kraju, żadnej ochrony życia dla ludzi żyjących. I powiedzmy sobie szczerze, że jedyną siłą polityczną w tej chwili, która w Polsce myśli serio o zwiększeniu wydatków na ochronę zdrowia, to jest lewica. Ja zajrzałem sobie do planu pana Borysa Budki. Tego planu dotyczącego dodatkowych wydatków na ochronę zdrowia w trakcie pandemii, i oni tam zapisali, że oni chcą, żeby dodatkowo przeznaczyć 20 miliardów złotych na ochronę zdrowia. To jest 07% PKB. Dla porównania w czasie pokoju na naszą armię, nasze. Wojsko, wydajemy 2%. Także to pokazuje, gdzie Platforma Obywatelska, gdzie oni mają swoje priorytety. Ja uważam, że podczas pandemii wydatki na ochronę zdrowia powinny być takie, jak wydatki na wojsko w czasie wojny. To powinno być najważniejsze i powinno być priorytetem. I jesteśmy w takiej sytuacji, że nie tylko sobie nie zdają z tego sprawy dzisiaj rządzący, ale także część opozycji. I to jest niestety ten obraz opozycji parlamentarnej, który mamy dzisiaj w Polsce. Ale ja chcę nawiązać do jeszcze jednego aspektu, bo my oczywiście tutaj mówiliśmy o tym, że ta aborcja to jest kwestia klasowa, to jest kwestia ochrony zdrowia, ale aborcja to jest kwestia praw człowieka. Kobiety w Polsce nie będą wolne i nie będą równe, równymi ludźmi z mężczyznami tak długo, jak długo decyzje za nich o tym, czy, kiedy, z kim, i czy w ogóle chcą być w ciąży, będzie podejmowała jakakolwiek ustawa, jakikolwiek, nie wiem, rząd, ksiądz, ktokolwiek inny niż tylko ta kobieta. Dziewczyny, może być tak, że za kilka dni obudzimy się w Polsce, w której ten projekt ustawy zostanie przez Sejm przyjęty w pierwszym czytaniu. Ponieważ chłodna arytmatyka sejmowa mówi, przegłosują. Jest cały PiS który to poprze, jest konfederacja w Sejmie, która na pewno to poprze, a i jestem pewna w stu że przynajmniej kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu posłów Platformy Obywatelskiej też podniesie ręce do góry. I ta ustawa trafi do, do pracy do komisji. Będziemy złe, wkurzone, już jesteśmy teraz. Widzę, co się dzieje w internecie, widzę, jak się mobilizujemy. Jest to okropny czas, bo oczywiście nie możemy teraz wyjść na ulicę. Bo rząd nam tego zabrania, bo jest pandemia, super w ogóle termin, żeby wprowadzić te ustawy pod obrady i mnie na przykład nie przekonuje argument, że musieli to zrobić teraz, bo trwa tam, bo to jest projekt obywatelski, który ma swój termin, że tak powiem ważności. Nie! Ta władza robi z terminami i z procedurami sejmowymi, co jej się żywnie podoba i widzimy to na każdym posiedzeniu sejmu. Oni się nie liczą z żadnym regulaminem, z żadnym terminem, z niczym. Potrafią w jedną noc przeprocedować trzy czytania ustawy, klepnąć, a następnego dnia podpisuje ją prezydent, jaki potrafią ustawę odesłać na święte nigdy na półkę. Więc to nie jest żaden argument. To jest cyniczne i wyrachowane, że ta ustawa trafia pod obrady właśnie teraz, kiedy nie możemy się zmobilizować jako osoby odpowiedzialne. Które cały czas mówimy: zostańcie w domu, nie wychodźcie, nie narażajmy siebie, nie narażajmy naszych bliskich. Prawdopodobnie nie wyjdziemy na te ulicę i oni tym razem wygrają, ale my też kiedyś w końcu wygramy. Jestem o tym przekonana. Mamy już teraz wspaniałe posłanki w Sejmie i wspaniałych posłów lewicy, które, które i którzy stoją za nami murem. Będzie nas tam coraz więcej i przyjdzie taki moment obiecuję, że. Zliberalizujemy to drakońskie prawo. Prawo, które robi z nas przedmioty prawa, a nie jego podmioty. Wygramy tę walkę. Bądźmy silni. Ja chciałem jeszcze zaapelować do polityków i politycznych Platformy. Będziemy wam patrzeć na ręce. Będziemy patrzyli, jak głosujecie, i będziecie z tego rozliczani. Ponieważ Platforma idzie. Szczególnie tutaj u nas na Pomorzu, w Gdańsku, w Gdyni do wyborów pod sztandarami progresywnej, europejskiej, nowoczesnej partii. Także skoro mówicie, że tacy jesteście, to my będziemy was tego rozliczali. Skończyły się czasy, że możecie jedno mówić w kampanii, a później okazuje się, że głosujecie albo ręka w rękę za totalną ko ko konserwą. Albo tak jak pani Kitawa, bońska po prostu mylą jej się przyciski na maszynie do głosowania. Te czasy się skończyły. Lewica będzie skuteczną i będzie pracowitą opozycją, i będziemy platformę rozliczali z tego, jak ona się zachowuje. Jeżeli chodzi o ten projekt, to wydaje mi się, że są tutaj dwa scenariusze. Jeden scenariusz, i tu można by się odnieść do Noama Chomskiego, który stworzył 10 zasad manipulacji opinią publiczną. Jego pierwsza zasada to rozproszenie uwagi. Być może Celem tego projektu jest rozproszenie uwagi, przejęcie naszej uwagi, bo też dzieją się jednocześnie inne rzeczy. Dzieją się rzeczy z wyborami, dzieją się rzeczy z gospodarką, dzieją się rzeczy z, z zaciskaniem tej pętli na państwie przez pis. To jest groźny moment i być może to jest cel tego projektu, ale również celem tego projektu może być czysta, zwykła ideologia, bo ci ludzie naprawdę nie tyle w to wierzą. Oni chcą to zrobić, bo to daje im kontrolę nad znaczną częścią społeczeństwa, bo to narzuca ich agendę, bo to sprawia, że my, si my musimy siedzieć cicho, a oni rządzą. Ja mam nadzieję, że ten projekt nie przejdzie, a jeżeli on przejdzie, to sądzę, że to może być początek końca tej partii, bo jeszcze na taką obrzydliwość się nie zdobyła, i jeżeli się na nią zdobędzie, to no, żywię głęboką nadzieję, że całe pokolenie młodych kobiet i mężczyzn, i nie tylko młody, w każdym wieku, powstanie w sensie pewnego nieposłuszeństwa demokratycznego i obali tą władzę, oczywiście, mam nadzieję, za pośrednictwem wyborów, ale również protestów. Według wielu badań, opinii przeprowadzanych w różnym czasie, jedne z ostatnich, które były przeprowadzane na temat aborcji, mówił o tym, że tylko około 20% Polek i Polaków chce zaostrzenia przepisów aborcji. Ja słyszałem o 10%. Nawet, nawet, tak. tak ja, ja to by znaczyło, że nie jest, nie większość, tak, ludzi tak, jest większość ludzi jest przeciwko. Miażdżąca większość ludzi jest przeciwko zaostrzaniu, ale był już też, było już też badanie, które wskazywało, że 56% badanych jest za liberalizacją prawa do aborcji. Ale nie, idziemy w zaostrzanie, idziemy w rygor, idziemy we wsadzanie ludzi do więzień. I ja powiem to, co mówiłam na czarnym proteście, na placu Solidarności, przemawiając do potężnego tłumu, który jestem pewna, że taki sam się nie większy zebrałby się za tydzień na ulicach polskich miast i miasteczek. Jeżeli doprowadzicie do tego, że nie będziemy mogły usuwać ciąż, których nie chcemy, że nie będziemy mogły usuwać ciąż, które zagrażają naszemu życiu, ciąż pochodzących z gwałtu, ciąż, które są nie do. których dzieci z tych ciąż nie mogą przeżyć, to przysięgam, przyjdziemy po Was. Przyjdziemy po Was. Ja chciałem się odnieść do tego, co powiedziała Anka słowami, które znalazłem na profilu zresztą u Jędrzeja. Taki obrazek masz u siebie, który mówi, If you are not angry, you not paying attention. I wydaje mi się, że to jest takie, może być przesłanie tego naszego dzisiejszego podcastu, że to, co dzisiaj się dzieje, to jest faktycznie... Piekło i my tutaj siedzimy w trójkę, czytamy cały czas na bieżąco to co się dzieje. Te kolejne pomysły rządu do nas spływają i jesteśmy po prostu wściekli, jesteśmy wkurzeni na maksa. No dobra, to żegnamy się z Wami. Z Sopotu i z Gdańska, z naszego studia mobilnego. i ze Straszyna. Tak jest, żegnają się z Wami dzisiaj Michał Piąkoś. Anka Górska. i Andrzej Wodocz. Do usłyszenia.